poniedziałek, 29 stycznia. Anna Tabaka, dzień dobry. Zapraszam na Silesia Flash. Trudne warunki na drogach w województwie śląskim. Nocne przymrozki dały się we znaki kierowcom, bo ci, którzy wcześnie rano ruszyli w trasę, w wielu miejscach musieli liczyć się z oblodzoną jezdnią. A to spowodowało prawdziwy wysyp kolizji i wypadków. Paweł Jędrusik. Choć przez najbliższe kilka dni temperatura ma być na plusie, to w nocy z niedzieli na poniedziałek pojawiły się przymrozki. Drogi w wielu miastach były oblodzone. Kolizje były m.in. w Katowicach, Gliwicach, Chorzowie czy Raciborzu. Od północy odnotowaliśmy już ponad 140 zdarzeń na drogach. No te zdarzenia spowodowane przede wszystkim niedostosowaniem gdzieś prędkości do panujących warunków na drogach. Mieliśmy kilka dni temperatur ponad zero. W nocy temperatura spadła poniżej zera. Pojawiła się taka szklanka na tych drogach. Sporo zdarzeń odnotowała policja z Katowic. Wśród nich kolizje i wypadki na drodze krajowej nr 86. Dzisiaj odnotowaliśmy już 11 zdarzeń drogowych. Wszystkie miały związek z warunkami atmosferycznymi, jakie panowały, i ze stanem nawierzchni. Do szeregu kolizji doszło już od 5:30. W 11 zdarzeniach w sumie uszkodzeniu uległo 25 samochodów. W większości przypadków powodem zdarzeń była oblodzona jezdnia, a takie sytuacje mogą się powtarzać. Eksperci drogowi przypominają, że najlepszym sposobem na uniknięcie poślizgu jest przewidywanie. A gdy już wpadniemy w poślizg, też warto pamiętać o jednej ważnej zasadzie. I żadnych gwałtownych oczywiście reakcji, jakieś tam hamowanie. Na przykład widzicie, hamowanie jest na lodzie, jest właściwie gwoździem do trumny. No to już jest za późno, trzeba hamować przed lodem. A warto to zapamiętać, bo przymrozki czekają nas jeszcze dziś i jutro w nocy. Woda w naszym regionie jest najdroższa w Polsce. Są jednak duże różnice w opłatach. W zależności od tego, gdzie mieszkamy, zapłacimy za metr sześcienny wody od nieco ponad 5 zł do prawie 10. Najwięcej zapłacą mieszkańcy Czechowic-Dziedzic, Mysłowic czy Siemianowic Śląskich. Z analizy cen w miastach województwa śląskiego przeprowadzonej przez Wody Polskie wynika, że stawki za wodę i ścieki w województwie śląskim są najwyższe w całym kraju. Magda Sincewicz. Co miasto to różnica, zarówno w stawce, jak i po wodach jej wysokości. Bardzo wysokie taryfy za wodę i ścieki w Mysłowicach wynikają stąd, że miasto spłaca ogromne zobowiązania poręczone budżetem miejskim, które zostały zaciągnięte wiele lat temu. I jeszcze długo sytuacja nie ulegnie zmianie. Stan zadłużenia miasta w 2018 roku wynosił ponad 200 milionów złotych. I choć minęło już sporo czasu, spłata kredytu wraz z odsetkami wciąż jest aktualna. To jeden z powodów wysokości opłat za wodę akurat w tym przypadku. Co innego twierdzi opozycja. Gdyby rzeczywiście prowadzić jakąś restrukturyzację wewnątrz przedsiębiorstwa, byłaby szansa na to, żeby te ceny obniżyć, ale to się przez ostatnich 5 lat po prostu nie wydarzyło. Nie było żadnego realnego przedsięwzięcia, które mogłoby wpłynąć na tę cenę wody, wyłącznie podwyższaliśmy. Nie tylko Mysłowice. Wysokie opłaty obowiązują także w Siemianowicach Śląskich, gdzie za metr sześcienny wody trzeba zapłacić 8,61 zł brutto, a za odprowadzenie ścieków ponad 11 zł. Zmiany oczywiście biorą się stąd, że rosną koszty utrzymania, to chyba we wszystkich wodociągach, koszty inwestycji i najważniejsza u nas zmiana dotyczy cen hurtowych. Wody i ścieków jesteśmy zależni od wodociągów katowickich, gdzie zrzucamy nasze ścieki, oraz od przedsiębiorstwa GPW, skąd hurtowo kupujemy wodę. W Czechowicach-Dziedzicach, które są na szczycie listy, zadecydowało o tym zupełnie co innego. To wynika z uwarunkowań danej gminy, tak? Skąd ta woda jest dostarczana. My nie jesteśmy producentem wody, tylko tą wodę kupujemy od akwy, tak? Czyli po pierwsze koszty zakupu tej wody, no i po drugie też uwarunkowania funkcjonujące z tego, że byliśmy wcześniej obsługiwani przez rejonowe przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Tychach. No i te uwarunkowania historyczne też na to mają wpływ. Wpływ na to, ile będzie kosztowało mieszkańców zrobienie herbaty czy zupy, a także codzienna kąpiel, sprzątanie czy podlewanie kwiatów. To, co jest ważne i to, co wpływa potem również na tą cenę końcową, to jest też miasto, w jakim się znajdujemy. Często jest tak, że gdy gmina jest nieco bogatsza, to jest w stanie nieco dołożyć od siebie do tej ceny, aby ten finalny efekt, jaki czujemy w portfelu, gdy musimy zapłacić, był nieco lżejszy.
Kłopot polega na tym, że tych gmin, których jeszcze ciągle na to stać, jest po prostu coraz mniej, a coraz więcej gmin mówi, no bardzo nam przykro, ale nas po prostu na to nie stać. Co na to mieszkańcy? To przerażające, ale co możemy zrobić? Nie wiem skąd podwyżki, a brać, no to musimy sobie radzić, bo nie ma innego wyjścia. Bo to właśnie na mieszkańcach leży ciężar opłat zarówno za dostarczanie wody, jak i odprowadzenie ścieków. Ceny regulowane są przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Przedsiębiorstwa i spółki miejskie raz na 3 lata wnioskują o zmianę cen i zazwyczaj chodzi o podwyżki. Główna intencja ustawodawcza i też ta intencja, którą realizują Wody Polskie jako organ taryfowy, jest ochrona konsumentów, czyli de facto nas wszystkich, przed nieuzasadnionym wzrostem cen na rynku. Woda nie jest towarem, woda nie jest surowcem, jest naszym dobrem wspólnym, natomiast wszyscy ponosimy koszty jej dostarczenia i uzdatnienia, przygotowania do wykorzystywania dla naszych celów bytowych. Wiele miast wciąż jest przed zmianą taryfy i podwyżkami. Z danych Wód Polskich wynika, że w procedowanych wnioskach nie odnotowano żadnych, w których przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne proponowałyby obniżkę lub pozostawienie opłat na niezmienionym poziomie. Ponad 175 milionów złotych do niedzieli wieczorem zebrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Ta kwota będzie jednak wzrastać w najbliższych tygodniach, bo cały czas spływają kolejne rozliczenia. Kończą się też orkiestrowe aukcje, a grano w całej Polsce, również w województwie śląskim. Paweł Jędrusik. W województwie śląskim ciężko było znaleźć większą ulicę, na której nie było orkiestrowych wolontariuszy. Z orkiestrą grali zarówno dorośli, jak i dzieci. Grało też m.in. 9 Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu. Jak co roku wszystko wyszło bardzo pięknie, było kolorowo, wesoło, mnóstwo ludzi o wielkich sercach, którzy rzucali różne kwoty do puszek, ale ta kwota finalnie została określona, przeliczona na 145 tysięcy na ten moment, plus w skarbonkach, e-skarbonkach mamy około 25 tysięcy. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała już po raz 32. W tym roku pieniądze były zbierane na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Zakończyliśmy wczorajszy dzień bardzo radośnie i deklarowaną sumą 175 426 813 zł. W tym momencie na koncie mamy 29 milionów. 673 016 zł. I te pieniądze są teraz liczone. Będą liczone i 27 marca, to jest ten czas taki spokojny, abyśmy mogli się już ostatecznie rozliczyć, czyli przyjąć, że wszystkie sztaby, które grały razem z nami, które grały nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, są rozliczone. A przykładem na to, że pomoc orkiestry jest naprawdę wielka, jest choćby Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach. Okulistyka dziecięca zyskała dzięki temu sprzęt, który doposażył zarówno oddział, blok, jak i poradnie. Ten sprzęt to koszt około 6 milionów złotych. Ale to nie wszystko, bo w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach dzięki wsparciu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy między innymi utworzono i wyposażono laboratorium mikrobiologiczne, które wkrótce zostanie otwarte. W najbliższy wtorek, 30 stycznia, w Teatrze Śląskim odbędzie się Wieczór Wspomnień poświęcony Krzysztofowi Respontkowi. Artyści, z którymi spotykał się przed kamerą i w teatralnych garderobach, podzielą się osobistymi wspomnieniami o przyjacielu. Całkowity dochód ze sprzedaży biletów zostanie przeznaczony na cele charytatywne. Karolina Komada. Ponad miesiąc temu, dokładnie 22 grudnia, zmarł śląski aktor i kabareciarz Krzysztof Respondek. Jego przyjaciele po 20-30 latach znajomości mają z nim wiele wspomnień. A Krzysiu mieszkał w Tarnowskich Górach, więc to był kawałek do Chorzowa. Miał takiego, pamiętam, starego Fiata 125P. I pomiędzy próbami, bo próby były 10.14, 18.22 lub spektakle wieczorem, to zostawał w teatrze, bo oszczędzał pieniądze i spał na takiej kanapce, a żeby trochę ulżyć budżetowi domowemu, to został przewodnikiem po sztolni Czarnego Pstrąga. Te i jeszcze wiele innych anegdot widzowie Teatru Śląskiego będą mogli usłyszeć podczas wieczoru wspomnień pod tytułem Aktor. Chcemy opowiedzieć o tym, jakim wspaniałym aktorem był Krzysztof Respondek, którego aktywności można było zobaczyć na różnych polach. Oczywiście bardzo dużo tego było na estradzie, ale też nie należy zapominać o tym, że Krzysztof Respondek był
wykształconym aktorem znakomitym, który zaczynał karierę w Teatrze Rozrywki. Tam zabłysnął w wielkim musicalu Evita, gdzie cała Polska go zobaczyła. No, widzieliśmy go też w wielu filmach, między innymi w reżyserii Maćka Pieprzycy, ale również w serialach, więc no, chcemy pokazać jego bogaty, różnorodny dorobek. Swoją obecność potwierdzili m.in. Piotr Kupicha, Barbara Lubos, Krzysztof Hanke, Grzegorz Poloczek i wiele innych artystów. Dochód ze sprzedaży biletów zostanie przeznaczony na cele charytatywne. Sztuczna inteligencja odgrywa coraz większą rolę w naszym życiu. Dzięki algorytmom sztuczna inteligencja potrafi analizować dane, komunikować się w sposób zbliżony do naszego, a także pomóc w poruszaniu się. Daje to ogromne możliwości badaczom, którzy sprawdzają, jak sztuczna inteligencja kształtuje świat. O tych wszystkich możliwościach dowiemy się z wielu prelekcji organizowanych w tym tygodniu w ramach Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. Karolina Komada. Sztuczna inteligencja otacza nas na każdym kroku. Wykorzystywana jest w smartfonach, aparatach fotograficznych i innych nowinkach technologicznych. Przewija się też w wielu rozmowach i właśnie sztuczna inteligencja będzie tematem numer jeden podczas piątego tygodnia w ramach Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. Wykład to związany jest z zastosowaniem sztucznej inteligencji w aplikacjach mobilnych. Do tego mamy przygotowane warsztaty komputerowe, gdzie będziemy pokazywać, w jaki sposób korzystać, w jaki sposób analizować sobie dane, które mamy, tak żeby można było wykorzystać narzędzia, które już są gotowe, bez takiego większego wgłębiania się w programowanie. Organizatorzy chcą dotrzeć do jak największej grupy osób, zaczynając od dzieci po osoby starsze, które obawiają się sztucznej inteligencji i uznają ją za zagrożenie. Prelegenci będą też obalać inne stereotypy i opowiadać o roli kobiet w rozwoju sztucznej inteligencji. Znajdą się też zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami. Żeby pokazać, jak to wygląda i jak działa ta sztuczna inteligencja, żeby też im pokazać, że być może one w przyszłości będą mogły kreować tą sztuczną inteligencję, a dla rodziców, żeby pokazać już, w czym ta sztuczna inteligencja pomaga i jak mogłaby wspierać ich dzieci, a nawet ich jako rodziców w pewnym rozwoju. Będziemy też mieli zajęcia dla osób głuchych. Będzie to tłumaczone bezpośrednio na polski język migowy w dwie strony, czyli będziemy mogli sobie podyskutować z tymi osobami, też odpowiedzieć, jak to działa i pokazać na końcu narzędzia, które już teraz dzisiaj wspomagają osoby głuche. Tydzień sztucznej inteligencji w Mieście Nauki potrwa do 4 lutego. Wykłady i warsztaty będą odbywać się w 5 miastach, zaczynając od Będzina, po Sosnowiec, Katowice, Gliwice czy Rybnik. Taki był poniedziałek. W imieniu Rafała Kuliga zapraszam jutro. Do zobaczenia.